powyższym to mogło być również dla niego powodem. Natomiast ja u niego chyba widzę jakąś taką większą coś, czego sam u siebie bym pewnie tak szybko nie znalazł, jakąś troskę o ludzi, o środowisko, bo nie widzę tego powodu. Być może, to jest wolne. Czasami świętcie również jest trudno. Działają się tak zapłaty. Do tego interweniowo. Choć dostrzegam, że też dużą troskę o innych ludzi. Czyli to było takie zaangażowanie o charakterze społecznym, czy... Zdecydowanie tak. Myślę, że źródła zaangażowania należy o charakter społeczny, jak i później w trakcie naszych spotkań, gdy dla mnie pan Krzysztof był osobą, która chciała, interesowała się problemem, ale wspierała nas wyłącznie z powodów takich płynących z troski o ludzi, o środowisko. Uważam, że to z panem wspiera nas z powodu troski o ludzi i środowisko. I bardzo się to uważało, tak? Tak. Był aktywny. To zmiana ma odpowiedź wcześniejszą, tak? Że... Tak. Był aktywny. Często pojawił pana Krzysztofa na wspólnym spotkaniu, na wspólnych meetingach, więc tak. Bardzo proszę pana mecenasa, jeszcze pytania. Proszę pana, pani mówił o spotkaniach, w których pani uczestniczy, w tym również postawy uczestniczy. Czy może pan powiedzieć, z kim tak naprawdę i kto się jest? Tutaj zdecydowanie są takie, podzieliłbym to w ten sposób, że sporo było spotkań, gdzie społeczność miejscowości Łężyce, dotknięta problemami doliny, nie tylko Łężyce, Rumi, Gdyni, członkowie stowarzyszenia, które działa na tym terenie, spotykaliśmy się bardzo często z władzami. Spotykali się mieszkańcy Gdyni, Rumi. Jak już wcześniej mówiłem, były to spotkania z urzędnikami gminy Chrobo, z urzędnikami miasta Gdyni, z urzędnikami miasta Rumian. Lokalnymi władzami. Tutaj Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urząd Wojewódzki. Mnóstwo spotkań właśnie z administracją. Czy może pan powiedzieć, jakiego rodzaju reakcji władz odpowiednich gmin były w związku ze właśnie problemami działalności ekonomicznej przez społeczność lokalną? Tutaj w ostatnim czasie nastąpił delikatny przełom. Ja sprawą żyję od samego początku, czyli od ponad 10 lat. Natomiast w ostatnim czasie nastąpił spory przełom, ponieważ władze zaczęły mówić, przyznawać się do problemu. Zaczęły władze potwierdzać występowanie uciążliwości i podobne. Władze zaczęły ujawniać problemy, przyznawać uciążliwości. Moje ocenie po prostu zmieniło się. Problem jest już na tyle widoczny i istotny, że nie da się go ukryć, stąd też przyznanie się do błędów, idące zatem obietnice popraw, które niestety nie mają pokrycia w rzeczywistości, w mojej ocenie, na tą chwilę. Natomiast, tak to wygląda. Czy uczestniczył pan w spotkaniach z zarządem spółki Ekodolina? Tak, uczestniczyłem w takich spotkaniach z zarządem, gdzie omawiane były nasze problemy. Zarząd również uczestniczył dość często w tych spotkaniach z administracją, gdzie były omawiane te problemy, podnoszone kwestie dotyczące zakładu Ekodolina. Więc tak, zarząd. A czy zarząd mówił o tych nieprawidłowościach? Tak. Często zarząd również w tej chwili nie negował problemów, raczej skłaniał się ku za każdym ujawnionym problemem, do którego się przyznali. Po prostu taktyka składania obietnic, że jest to już przeszłość, że będzie lepiej. Oczywiście bez pokrycia w mojej ocenie. Wysyłali na poprawę sytuacji, przyznawali
niektóre może sobie. Proszę pana, czy może pan określić, w jakiej sferze, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i życie i zdrowie ludzkie, w jaki sposób działalność kodogminy dotyka bezpośrednio właśnie te chronione dobra? Jeśli chodzi o środowisko, to w mojej ocenie wpływ jest bardzo negatywny. Zakład oddziaływuje na środowisko. Dla mnie są to rzeczy na co dzień, które obserwuję. I mogę powiedzieć, że zarówno rozbudowa zakładu na pewno wpłynęła negatywnie na środowisko, ponieważ część instalacji wybudowali na terenach, na których nie powinni. Kwatery zlokalizowali na podwodnym zbiorniku wody, z którego jest czerpana woda pitna dla miasta Gdynia chociażby. Teren ściśle chroniony. Przy budowie były dokonywane wycinki drzew, wycinki bardzo cennych egzemplarzy. Nie wiem, zwierzyna chociażby, która jest w leszu, tak? W okresie 50 lat, w których ja już codziennie podróżuję tym terenem, bo nie pomieszkam, a pracuję gdzieś indziej, chociażby zwierzyny zdecydowanie są w lasach, mniej spotykam. Myślę, że to też jest wpływ. Nikt nie jest tak czuły, jak zwierzę, zwierzyna do siebie, że jak mi coś nie pasuje, to się wyniesie i wyniosę się. Więc to jeśli chodzi o środowisko i to, co można na co dzień zaobserwować. Jeśli chodzi o wpływ na zdrowie mieszkańców, to moja rodzina liczy 4 osoby, mam 2 dzieci, dziewczynkę w wieku lat 4 i chłopca w wieku lat 5. W moim odczuciu, w moim przekonaniu, wpływ zakładu w dni, w których jesteśmy poddawani intensywnemu oddziaływaniu gazu wysypiskowego na teren mojej posiadłości, po takich dniach moje dzieci mają jakieś infekcje oddechowe. Po prostu ja walczę w domu z wiecznym kaszlem. Ważne, by moje dzieci po intensywnym oddziaływaniu takiego linii mają problemy oddechowe, kaszle. Jeśli chodzi o oddziaływanie na mnie, również odczuwam. Są naprawdę dni takie, w których zapach, smród tego gazu wysypiskowego jest tak intensywny, że nie da się przebywać na zewnątrz. W tym momencie musimy po prostu schronić się w swoich domostwach. Mój ojciec, który jest osobą starszą, w wieku 60 lat, co częściej ode mnie odczuwa zawroty głowy i migreny. Sądzę, że również jest to związane z tym. Też zamieszkuję na tym terenie od ponad 10 lat i przez taki okres jest poddany oddziaływaniu. Są prowadzone jakieś działania przez społeczności lokalne w celu zminimalizowania tychże negatywnych skutków działalności ekonomicznej? Tak. Każdy z nas, wielu z nas zamieszkujących na tym terenie reaguje poprzez informowanie odpowiednich instytucji. To jest taka nasza pierwsza pomoc. My nie jesteśmy od wykonywania, my jesteśmy od reagowania. My prosimy instytucje o pomoc. Piszemy w tej sprawie zarówno pisma, jak i maile. To jest taki pierwsza nasza broń, którą próbujemy pomóc sobie w zwalczaniu tych szkodliwych oddziaływań środowiska. Druga rzecz to funkcjonuje stowarzyszenie EcoPark na tym terenie, którego również jestem członkiem. I tam w formie nieco bardziej zorganizowanej próbujemy ustalić, co możemy więcej. Czy oglądając te filmy zamieszkane przez dostawcę w internecie, w jaki sposób może pan powiedzieć, że jest jakaś ingerencja ze strony dostawcy w treść materiału pokazywanego w tychże filmach, których de facto nie ma na celu pokazania rzeczywistości?
to tylko pośmieszenie tej radości ekologii. Nie, zdecydowanie nie. Ja takiej ingerencji nie zauważam. Nie, 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 czy państwo, czy to jest tylko wąsko planu, czy też wreszcie odbywa, czy też państwo macie potwierdzenie tych badań, czy konsultowaliście z kimś, kto ma wiedzą? Próbujemy rozszerzyć tą wiedzę w zakresie działalności stowarzyszenia. Zapoznajemy się z materiałami. Ja prywatnie również opieram swoją wiedzę, często próbując znaleźć informacje w źródłach, które są dostępne ogólnie w postaci tego. Zapoznaję się z relacjami z innych podobnych z zakładów, które funkcjonują, z tymi relacjami z innymi, które mówią, że jest dobrze, również z tymi relacjami negatywnymi, które ujawniają nieprawidłowości, i wszystkie, które miało na ludzi. Proszę pana, czy w różnych źródłach państwo próbują weryfikować te państwa podejrzenia? Tak, różne źródła. W formie tej bardziej zorganizowanej w Stowarzyszeniu Ekopa również występujemy z prośbą o pomoc do różnych instytucji, do autorytetów, które w zakresie ochrony środowiska. Czy uzyskali państwo jakąś opinię eksperta, czy jakiegoś instytutu, czy jakiejś innej instytucji, która się zajmuje ochroną środowiska, do której było wskazane, że te działania, działalność powodów jest szkodliwa dla środowiska, dla ludzi? Stowarzyszenie zleciło takie badania, które wykonane były. Uzyskaliśmy również wyniki laboratoryjne z tych badań i one są w zakresie dyspozycji stowarzyszenia. Stowarzyszenie EPA uzyskało wyniki wskazywały na różne niekorzystne? Tak, tak. Uzyskało badania stwierdzające szkodliwość tego wpływu. Wyniki te określały poziom norm dla różnych związków, które występują i określały ilość przekroczenia ich występowania. Proszę bardzo. A co było badane w trakcie robienia tej ekspertyzy? Była woda, grunt, powietrze? Myślę, że w tym temacie więcej mógłby się powiedzieć ktoś z zarządu ekoparku. Ja takiej wiedzy nie posiadam szczegółowo. Nie wiem dokładnie, co było badane. Rozumiem, że też nie uczestniczył pan przy pobieraniu próbek, czy wierzaniu tej ekspertyzy? Przy pobieraniu próbek nie uczestniczyłem. Nie byłem obecny przy pobieraniu. A czy państwo robiliście jakieś badania, jeśli chodzi o kwestie zachowania wolności ujścia mieszkania, na przykład baraka, czy tutaj jakieś tam informacje bliższe komuśladę? Ja posiadam informacje tylko z informacji przekazywanych z domostwa rodziny do rodziny, gdzie po każdej chorobie infekcji wymienialiśmy swoje informacje, co dany lekarz powiedział, co mogło być wpływem, co zalega, co nie. Natomiast badanie nie zmieniono opiniowanie, które są pozlecone. Nie wiem, ale nie wiem, aby były prowadzone badania zdrowotne na populację mieszkańców. Ale... Czy pan Krzysztof w trakcie tych spotkań powołał się na pana posła Kozaka, czy inicjatywę polityczną zgłaszał? Nie. Wiem, że wiem o związkach, o jakimś związku pana Krzysztofa z panem Kozakiem, aczkolwiek ja odbierałem zawsze działalność pana Krzysztofa w tym zakresie, o którym mowa jest na tym posiedzeniu. Z Krzysztofem, z Zbigniewem Kozakiem. Czy inicjatywy była to własna działalność pana Pozwanego, czy pan wiadomo, czy to była własna inicjatywa pana Pozwanego, czy ona wpłynęła skąd inąd? Zdecydowanie własna. Pan Krzysztof. Uważam, że to jest była
co może w tym sprawie? Czy Państwo informowali, że na przykład czy jakieś inne służby o zanieczyszczeniach, czy są jakieś efekty, jakieś zawierające w tym planie? Efekty, tak, zawiadomienia systematycznie, powiedziałbym. Efekty są dwojakie. Są odpowiedzi z instytucji, które sanepid, że zgłaszanych problemów nie potwierdzają. Są również późniejsze efekty, gdzie dochodzi do konfrontacji w wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska, gdzie potwierdzany jest problem i w tym momencie są sprzeczne informacje. My od początku zarządzamy tym instytucjom nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Myślę, że konsekwencją również tych działań było